Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Też was witam. Dzisiaj Edziu uzupełnia stan swoich gąsiorków. Dostał natchnienia. Dostał natchnienia tutaj do uzupełnienia, bo w ostatnim czasie po moich urodzinach gąsiorki zostały naruszone i stwierdził, że trzeba zacząć tutaj uzupełnianie tych gąsiorków. Trochę za mały garnek i trzeba podzielić, bo jak się będzie gotować, to będzie troszkę piany i może nam to uciec z garka. I później ja bym też musiał uciekać. No to fakt, bo zazwyczaj tutaj Edziu robi, a sprzątam ja. A sprzątać po takim kurczę czymś to jest... A później kto pije wino? No też ty, nie? Goście. No. Bo ja o, nie. Jest nie, babuś. O, tam się odezwała ta właśnie osoba, co najwięcej doi z gąsiorków. I gąsiorki tutaj wam powiem, że przytrzymujemy na górze, bo mamy dom piętrowy. I kto nie przyjeżdża, to no, nie wie na początku, że te gąsiorki tam są, ale jak tylko zobaczą, to później jak przychodzi rozdzielanie noclegów, to ja tam pójdę na górę. A Edziu mówi, ja wam dam na górę. Mówi, ja wam dam na górę. Wy śpicie na dole, na górze śpimy my. I pilnujemy tych dobroci. Damy trochę przypraw. Teraz dajesz przyprawy tutaj? No i niech się gotują. Oczywiście takiej goździku. Receptury nie będziemy dawać dokładnie. To jest receptura, na dzień dzisiejszy akuratnie to jest miód dwójniak. I to jest receptura bardzo prosta, litr miodu na litr wody. Zawsze jak ktoś, no niestety ktoś musi kupić, no to drogo wychodzi, ale jak każdy pszczelarz ma zawsze tam gdzieś jakiś miód, który tam nie nadaje się do sprzedaży, to sobie robi winko takie. Znaczy, ten miód się nadawał do sprzedaży, ale i tak sobie zrobiłem winko. Także ale to jest... Często zostają od sklepy, często zostaje jakiś taki miód, który... no gdzieś jakiś paproch wpadł, czy coś tam... No, różnie to bywa, to on właśnie idzie później na wino. No tutaj w tym przypadku u nas... jakichś takich większych wpadek z miodem nie ma, więc no trzeba zostawiać z puli, która jest, miała być przeznaczona do sprzedaży. No i szczuć korzeniami. No taki będzie trochę korzenny miód, ale przepisów jest pełno na internecie, także tam nie będziemy zanudzać recepturą, bo ja tak sobie robię już, ona swoje widzi mi się. Swoje widzi mi się i wychodzi to całkiem dobre. Dobreńkie ci to, dobreńkie. Parę goździków, tam trochę imbiru, cynamonu można dorzucić. I tutaj jeszcze teraz powiedz, bo każdy będzie się pytał, co to jest dwójniak, trójniak, czwórniak, czym to się różni? Znaczy, no półtorak i dwójniak to są takie miody słodkie, deserowe powiem. No i tam dajmy na to, miód dwójniak to oznacza, że są dwie części. Część miodu i część wody. Miód trójniak to jest część miodu, i dwie części wody. Czyli baza jest 3 litry, ale... Tak, jest na litry. Nie robić na kilogramy, tylko na litry. Mhm. Bo litr wody waży kilogram, a litr miodu waży 1,5 kilograma. Więc to wyjdą całkiem zupełnie inne proporcje wtedy. Czyli tutaj ważne jest zachowanie litrów. Litr to są litry, nie kilogramy, tylko litry. I dwójniak to jest 2 litry, litr miodu, litr wody. Trójniak? To jest litr miodu, 2 litry wody. Czyli rozcieńczony. A czwórniak to jest litr miodu i 3 litry wody. No czwórniak to jest miodem wytrawnym, taki on jest najszybciej dojrzewa. On po około 8 miesiącach już jest zdatny do spożycia.
po leżakowaniu. No, trójniak jest taki półsłodkim miodem. No ten musi ponad rok do półtora, czasem dwa lata poleżakować, żeby nabrał tych swoich mocy urzędowych, tego aromatu, bukietu, tego wszystkiego, co tam. No a dwójniak, półtorak, no to są tak zwane miody królewskie, które leżakują około 10 lat, 5 lat, 10 lat. I takowe jeszcze mamy w naszym zapasie. Jeszcze żeśmy się do nich nie dobrali, do tego dwójniaczka, który leżakuje już ponad 10 lat. No i takie miody właśnie pijali królowie, bo to były miody szlachetne, miody drogie. Kiedyś pozyskiwanie miodu było ciężkie, bo to było bartnictwo, barcie były na drzewach, ja już to niejednokrotnie mówiłam, wysoko. No i też nie było tak tych bartników wielu. Oni byli tak jakby namaszczeni przez króla. Król im pozwalał być tym bartnikiem i bartnik był już z dziada pradziada. Tam obca, jak to kiedyś się ktoś śmiał, obca menda się nie mogła dostać do tego i tego miodu nie było tak dużo, bo proces jego pozyskiwania był ciężki, żmudny, długi i tych bartników było mało, bo barcie były oczywiście w lasach, a lasy należały do kogo? No do króla. No i król decydował, kto mu tam po lesie łazi. Dzisiaj pszczelarzy jest dużo, bo pszczelarzem może być każdy. I tego miodu jest dużo, można sobie takie miodziki robić, one są już, no można powiedzieć, ogólnodostępne, ale kiedyś niestety nie. I jeżeli chodziło o dwójniak, półtorak, no to tutaj właśnie były one drogimi miodami i trafiały tylko na królewskie stoły, a pospólstwo raczyło się takimi już nosiuraczami typu nasze dzisiaj J coś tam, J 23 czy coś takiego właśnie, czwórniaki nawet były chyba z tego, co tam ktoś kiedyś mówił, jak to się mówi, ten z pięciu, pięciorak. Pięciorak, ale to był tak zwany miód owozowy, który robiło się, dajmy na to, i w przeciągu tam 2-3 tygodni już był, żeby zaszumiało w głowie, no tam trochę. No to... Ale to już takie było na szybkiego i to robiono, bo robiono, żeby trochę alkoholu gdzieś tam pozyskać, no to ze skromnej ilości miodu, żeby tego było więcej, no ale to już jest taki... Coś na zasadzie naszego jabola dzisiejszego. No czwórniak to już jest taka górna granica moim zdaniem pozyskania. Jest bardzo smaczny, fajny miód i nie ma się co tam po prostu... I przeważnie zawsze się udaje. Jeżeli ktoś sobie chce spróbować na początek, on można sobie zrobić teraz i na jesieni on już będzie do spożycia taki czwórniaczek. No tylko ważne jest właśnie zachować litry, bo ludzie często popełniają błąd, że robią kilo na kilo. I tutaj to jest właśnie błędem, bo tak jak tutaj Edziu mówił, to niestety nie współgra. Litr, ma być litr. Solidny litr. Gotuje się to już tutaj dosyć chwilkę, no i proces tego gotowania nazywa się syceniem, jest to tak zwane sycenie miodu i on pod wpływem sycenia, gotowania się wytwarza tutaj taką pianę, szumowinę, no i to trzeba... To jest resztki wosku, takich innych rzeczy. No ale to trzeba zbierać, no, nie? No to trzeba, to jest obowiązkowo do zbierania. No i trzeba też pilnować tego kociołka pyszności, bo chwila nieuwagi i może to wszystko być na podłodze, także... Wbrew pozorom nie jest to łatwa sztuka. Należy do mistrzów. Teraz trochę trzeba to skręcić i niech się tak trochę jeszcze... Ale to już na wolnym ogniu będziesz robił? Tak, tak, tak. Ale pachnie tutaj tymi przyprawami korzennymi. Goździki ładnie pachną i imbir. Oj, dobra, czekaj, przepuśćmy tu jeszcze to. Tu nie ma dużo miodu, to i piany nie ma dużo. Jest tylko taka woda, którą się potem doleje do... No nie mamy dużego gara, tak jak mówił.
i trzeba to dzielić na dwa. Ale im więcej miodu, im miód szlachetniejszy, tym wytwarza więcej tej właśnie piany. No bo większe stężenie miodu jest. Mhm. Teraz zwolnimy, zmniejszymy trochę. Oj, niech się gotuje pomału. I teraz idziemy do Edziowego schowka, do słynnych jego gąsiorków. Tutaj jest to dzisiejsze i teraz co? Drożdże, tak? Tak, drożdże. Drożdże winne. No daję suche z tego względu, że nie wiedziałem, kiedy będę robił wino. A jak się robi tradycyjne drożdże namnażane, to niestety człowiek jest później uwiązany do terminu i... Ale te są dobre do wina, także tu nie ma. No jeden gąsiorek zalany teraz. A teraz drugi? Drugi. I teraz będzie sobie pykać, tak? No, miejmy nadzieję, że... I będzie tylko ból, ból i zapach wina. Na całej górze. A tutaj obok stoją te słynne gąsiorki, do których się Edziowi dobieramy. No. Oj, dobra. Zakorkować. Cyną. A i jutro już powinno. Jutro już będzie bulkać? Tak jest. A pić będziemy kiedy? Jeszcze trochę. Może tak być, że ja nie dożyję tutaj tego dnia. No to doleżysz. Tak, to doleżę. Miodzik pitny już pracuje. Bulka. Tutaj przez tą rurkę wychodzi powietrze, które gromadzi się w procesie fermentacyjnym, w procesie tworzenia się tego miodu pitnego. Jest to proces naturalny. Gdyby tutaj zestawić tą butlę, ten gąsiorek otwarty, to niestety to by się wszystko zepsuło. Musi być taka rurka zalana wodą, no i to powietrze, ono tutaj pomalutku sobie wychodzi, uchodzi, winko pracuje, no i będzie tutaj pykać do momentu, aż ono nie przestanie wytwarzać tego powietrza, dopóki nie dojrzeje, początkowo nie dojrzeje, bo później będzie jeszcze proces leżakowania. Na górze pyka, mamusia obiera truskawki, a tutaj jest miód pitny, który był robiony dawno już, ono już ma kilka lat, nie? No, ze 4 ma. No na pewno. Zapach. No pokaż kolor bliżej. Kolor zbliżymy tutaj do kamery. Jest piękny kolor. Jaki jest klarowny. Złociutki, klarowny. Piękny. Proces klarowania wina nie jest wbrew pozorom łatwy, bo to musi stać bez wzruszenia gąsiorem. Jeżeli się zruszy, to wiadomo, że te męty później podchodzą i to wino jest takie mętne. One muszą osiadać na dnie. To się zlewa. Osiada, także to już tutaj Edziu się tym zlewaniem zajmuje, a degustacją się zajmie mamusia. Babcia się zajmie i oceni, ale pięknie. Oceniaj. A zapach piękny. Zapach jest taki aromatyczny, nutka delikatna. Coś pysznego. Łechcze podniebienie, nie? Nutka korzenna, bo to ja mam takie zawsze goździka wrzucam. Ja właśnie wyczuwam tutaj goździk. Goździk, cynamon, takie korzenne wino piękny, robię, zawsze takie. Zapach piękny i smak bardzo. No i ono właśnie, jak tutaj doda tych swoich przypraw,
to ono ma taką ciekawą barwę, taki bukiet smakowy. To do końca, do dna wydoiła. Babcia wydoiła. I tutaj jak bierze się go, degustuje, to tak na końcówce języka czuć właśnie te przyprawy. No i ma moc, powiem wam, ma moc. To tak się na pierwszy rzut wydaje, że ojojoj, to takie jest, jak się zaczyna to gdzieś tam sączyć, nie czuć tego. Ale jak ktoś by sobie tak lampeczkę duszkiem wypił, to wiecie co, szybciutko bierze. No ale to nie jest, żeby się gdzieś tam ululać, tylko no degustować w gronie, w towarzystwie. Miodzik pitny nastawiony, finał pracy wygląda tak, jak przed chwileczką wam pokazałam. No i jeżeli macie ochotę, to możecie sami sobie taki miód pitny zrobić, który później no, jest takim królewskim trunkiem na naszych zwykłych, pospolitych stołach. Słynęliśmy z miodów pitnych już od wieków i nawet król Francji, jak przyjechał w odwiedziny do króla polskiego, to stwierdził, że Francja słynie z win, może się winami poszczycić, ale takowych trunków, jakimi go przywitał dwór polski, to on nie pijał, jego podniebienie takiego smaku nie doznało. Także to był zaszczyt i z tego żeśmy słynęli. No i życzę wam, żebyście tych trunków mogli podegustować i zrobić sobie sami. No a na dzień dzisiejszy żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego najlepszego i tradycyjnie już do następnego.